Dwójkę, bardzo dobrze. Gorące brawa, chodźcie panowie tutaj, tak jest, super menu z Golczewa. Panowie, czy wy na pewno jesteście z Golczewa? No na pewno, a pracujecie w Tesie? Nie, no to zobaczymy. W takim razie może kogoś z Tesu będziemy mieli również? Pan krzyczy, że jego piła już jest zaznaczona. Nie wiem o co chodzi, ale... Wiecie. Pan mówi, że przegra, bo inną piłę mu dał. Panowie, obracacie się tyłem. Tyłem do tego, co w tej chwili jest. O, prawo zwrot, jeszcze raz prawo zwrot, już będzie okej. Okay. I nie. Tu może ja poproszę drużynę przeciwną, żeby wybrała, będzie sprawiedliwie. A czy Kostesa stojąca z lewej, czy z mojej lewej strony ma udostępnić panu piłę? Z lewej. Czyli ta piła dla panów, druga piła dla panów. I uwaga, proszę państwa, będzie zaraz ostra rywalizacja. Nie powiem jeszcze o co walczymy, ale warto ciąć. Panowie, bardzo pomysłowo. Zastanawiałem się, czy będą ciąć, proszę państwa, po środku, ale nic z tego, wybrali cieńsze końce. A jakże, jak na Supermanu przystało, potrafią jeszcze myśleć, nie tylko mięśniami pracować. A jakże, bardzo dobrze. Jesteście panowie gotowi? Panowie obmacują, żebyście byli, sprawdzają grubość tych klocków. I co? Pierwszy zespół wygrywa i nie ma żadnych dodatkowych dogrywek. Uwaga! Panowie, prosimy o głośną muzykę, a państwo najpierw odliczacie. 3, 2, 1, start! Prosimy o gorący doping, to na pewno zawodnikom pomoże. Idzie fantastycznie, panowie już zbliżają się, przekroczyli właściwie połowę i pomału zaczynają zbliżać się do końca. Zawodnicy po państwa prawej stronie, oj, zdecydowanie gorzej. Panowie, wypadałoby jakąś chusteczkę, nie wiem, może otrzeć pod strzała. Bierzcie się do roboty, panowie już kończą. O, proszę państwa, ostro, ostro. Zasapani, zmęczeni. Zdaliście się panowie, że macie gorszą piłę. Panowie, ja mam propozycję dla panów. Zapraszam was jeszcze na chwilę do mnie. Nie dojechali do połowy. Chodźcie panowie tutaj do mnie. Panowie zostajecie przy tym miejscu. Weźcie się jeszcze za tą piłę. Nie zakładając kurtek. Nie, nie. Panowie macie wolne. Panów zapraszam jeszcze na chwilę. Dobra. Jedni, proszę państwa, tak to bywa z reguły. Jedni dostają nagrodę, a drudzy muszą dokończyć dzieła. Nie ma tak dobrze. Chodzimy się równo. Panowie, za drugie miejsce też trzeba się napocić, a więc jedziemy, a państwo dopingujecie. No proszę, to się nazywa gra fair play, nawet sobie już zawodnicy pomagają z sąsiednich drużyn. Oj, panowie, kiedy pan ostatni raz drzemo się? To były wyznania, proszę państwa, dwala, a pan chciał kiedyś drzemo? No i widzi pan, jak panu dobrze poszło, jakby pan się na tej roboty urodził? No i co? Panowie, ja mam lepszą propozycję. Zamieńcie piłę. Pan krzyczy bohatersko, dawaj nagrodę i słusznie należy się, będzie nagroda. Jeszcze raz chcecie ciąć? Nie trzeba. Na tej chwili nawet potraficie ciąć. Fantastycznie, proszę panów, zdaje mi się, że to jest jednak ciężka praca, albo ten pień jest grubszy, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak idzie.
Panowie krzyczą, zrobimy dogrywkę i niech spróbują drogą piłą, ale już nie będziemy tego robić, drodzy Państwo, bo to rycerze pomału wkraczają do akcji, za chwilę będą gotowi. Panowie. Okrzyk dajcie, ja wam pomogę, świadczy sam za siebie. Dokończcie, panowie, już po mistrzowsku. A ja panów zapraszam tutaj. Tak jest. A ja panów zapraszam, już nasze hostesy wręczają. Brawo, udało się. I panowie, nagroda, pocieszenia, paczka, chipsów, świetna robota. Drugi zawodnik również gratulujemy. Bohaterska walka. I co panowie, dlaczego tak? Piła. Nie ta piła. A panowie macie torby browaru Szczecin S.A. Na pewno się wam podczas dzisiejszego święta, na pewno przydadzą. Dziękujemy i prosimy o zajęcie swoich miejsc, bo to za moment do akcji wkraczają rycerze. I proszę Państwa, rycerze są już na bankurze. To ci, którzy będą walczyli o wspaniałe ramy. Henryk Wiliński będzie komentował dla Państwa przebieg tego pojedynku. Proszę Państwa, jest na nami główna część programu. Majówka, rozproszenie za chwilę pokaz w wykonaniu rycerzy z zamku Golubiu w Dobrzyniu. Ja bardzo pięknie przedstawiam sędziego głównego tego spotkania rycerskiego Henryka Wilińskiego, starszego bractwa prezesa klubu Kuszniczego PTTK w Golubiu. Dobrzyniu serdecznie witamy i oddaję panu głos, bo konkurencja ma być iście przeszedna. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa. Spotkamy się tu na plaży turniejowej, kiedy odbywały się międzykrajowe zawody kibiczne. Nazywało się to hipodrom, a od tej chwili przez cały czas turnieju będziemy nazywać plaż turniejowy. Za chwilę zaprezentuję Państwu, jacy rycerze przed Państwem wystąpią w próbach. To nie będą konkurencje, nazywamy historycznie próbami. Będą to cztery próby, atak na Saracena kopią, zbieranie pierścienia Saracena oraz atak włócznią na chustę, czyli zbieranie włócznią chustki ziemi i ostatnia próba w pierwszym nawrocie, zbieranie mieczem kółeczek, takich pierścieni, które będą ustawione na ziemię, na szubieniczkach. Rycerz, który zdobędzie najwięcej tych kółeczek, największą ilość punktów zdobywa. I taki nawrót drugi będzie w drugim nawrocie, czyli pierwsza próba będzie atak na Saracena, zbieranie pierścieni z szubieniczki, włócznia, zbieranie włócznią chust ziemi i czwarta próba, zbieranie pierścieni z ziemi. Chciałbym Państwu zaprezentować w tej chwili rycerzy. Państwo widzicie czterech rycerzy w mini turnieju w Golicewie, na pięknym stadionie. Po lewej stronie Państwo widzicie wspaniały herb o rozwiany sztandar. To herb Surima, słynnego, największego naszego rycerza, Zawiszy Czarnego. Brawa dla pierwszego rycerza, herbu Surima, a nim jest Piotr Chodzyński. Drugim rycerzem obok niego to
Również słynny rycerz, proszę Państwa, w ubiegłym roku w międzynarodowym turnieju rycerskim walczył z Włochami o laur pierwszego miejsca. No niestety dwoma punktami zajął trzecie miejsce za wspaniałą parą Włochów. Mario Capacci i Giovanni Capacci. To Wawrzyniec Wichrowski, herbu Trąby. Trzeci rycerz to Dariusz Pawłowski. Przepraszam, to jest czwarty rycerz, a trzeci w tych hełmach nie mogę rozpoznać. To jest Marcin Lewandowski, herbu Nałęcz. Dzisiaj równorzędnie walczą również na turnieju w Grudziądzu rycerze z Golubia Dobrzynia. Tam jest również ten prawdziwy turniej rycerski. Kilkudziesięciu rycerzy toczy boje w Grudziądzu z okazji Konstytucji 3 maja. Marszałkiem placu turniejowego w dzisiejszym mini turnieju będzie wielokrotny marszałek turnieju. To Jerzy Nadworny. Gorąco brawa, proszę Państwa, ja widzę tu zebraną publiczność, naprawdę. Gorąco zachęcam do gorących braw. Wyścigi też, że przy gorących brawach wspaniale jest. Nie może jak ci wspaniale jest, którzy tutaj przed Państwem w tym wspaniałym konkursie brali udział. Jest stanie Dariusz Pawłowski i naprzeciw niego Wawrzyniec Wichrowski. Po prawej stronie. Po lewej stronie dokonuje Marcin Lewandowski. Po prawej stronie Piotr Wodzyński. I te dwie pary będą ze sobą walczyć o punkty. Ten rycerz, który zdobędzie największą ilość punktów, zostaje zwycięzcą dzisiejszego mini turnieju. Otrzyma w nagrodę wspaniały miecz. Jeszcze raz gorące brawa dla rycerzy, którzy zjeżdżają do swoich drużyn. Facet obrócił się o 360 stopni. Wówczas rycerz zdobywa 10 punktów. Gdyby pełen obrót nie wyginie tego saracena, a trafienie lub dotknięcie tego saracena będzie, rycerz zdobywa 5 punktów. Nie obrócenie się, nie dotknięcie, rycerz zdobywa 0 punktów. Dodatkową innowacją, dodatkowe punkty wprowadziliśmy, proszę Państwa, aby turniej dodatkowymi punktami to wszystko. Rycerz, który w drugim nawrocie, czyli po przejściu jednej i drugiej strony, będzie szybszy, chodzić za linię, chodzić z szranku, doprowadza 5 punktów dodatkowo. To już jest linie do 9 punktów, nie podaje. I czwarta, najbardziej emocjonująca próba, proszę Państwa, to zbieranie pierścieni z nadziei. Będzie 5 takich pierścieni, które będą ustawiały na naszych liczkach. Za każdy pierwszy 5 punktów, czyli około 5 punktów, 25. I już szybkość, może że wówczas zdobyć 30 punktów, 30 Państwu.